To jest kredyt, jeszcze raz powiem, z dopłatą 2%. Okay. Już właśnie w głowie miałem to, do jak wąskiego gardła ludzi będzie ten kredyt trafił. To jest kolejna sytuacja, kiedy rząd dopuścił do tego, że mamy wygórowane stopy procentowe, ludzie dostali pod d***e, tak? I nagle oni wychodzą teraz z droższym rozwiązaniem, niż stosowane było wcześniej. I dzisiaj ktoś mówi, że da ci wskaźnik 2% i on ci pomaga. No to nie jest żadna pomoc, to jest strzał w kolano kredytobiorcy. Dzień dobry, drodzy widzowie. W dzisiejszym odcinku mamy wyjątkowego gościa, szalony jak breakdance, błyszczący intelektem, doradca kredytowy, Szymon Soroka. Dzień dobry, Szymon. Dzień dobry, Kamil. Po takim wstępie, ale nie błyszczę, bo tu są tak wspaniałe asystentki, że nie błyszczę. Przypudrowane masz czółko, tak. Nosek, więc nie błyszczysz. Szymon, o czym dzisiaj chcemy porozmawiać? Jaką wartość nam tutaj ten odcinek dzisiaj da? Chcielibyśmy porozmawiać dzisiaj o wspaniałym rozwiązaniu rządowym, czyli o stworzeniu bezpiecznego kredytu 2%. Okej, dobra, czym jest ten bezpieczny i czy aby na pewno to jest bezpieczny kredyt? Nie na 2%, tylko 2%, bo to jest chyba duża różnica, bo w głowie wielu kredytobiorców może się to troszeczkę mylić. I jakie twoimi oczami masz zdanie na temat tego programu rządowego, który tutaj nam jest powolutku wdrażany, prawdopodobnie już od lipca tego roku będzie uruchomiony. Czy to jest dla ciebie okej, czy to nie jest okej? I gdybyśmy mogli tutaj rozebrać to na czynniki pierwsze. Bezpieczny kredyt 2%, tak jak powiedziałeś, to nie jest bezpieczny kredyt na 2% i od tego trzeba zacząć, bo to jest podstawa z podstaw. To jest tylko i wyłącznie slogan marketingowy, który mówi o tym, że ktoś ci da kredyt na 2%, nie da ci nikt kredytu na 2%. To jest kredyt z dopłatą 2%. W późniejszej części odcinka powiemy sobie, jak w ogóle wygląda schemat liczenia takiego oprocentowania i na ile faktycznie będzie ten kredyt oprocentowany. Czy to jest dobre rozwiązanie, czy nie? Powiem tak, dla młodych ludzi to jest bardzo dobre rozwiązanie, ponieważ to jest jakaś tam pewna możliwość otwarcia furtki, wejścia na ten rynek mieszkaniowy, wejścia w życie, usamodzielnienia się, czyli wyprowadzki od rodziców, etc. Dla ludzi, którym zależy na rozwoju, dla ludzi, którzy nie wiem, są już na rynku pracy, którzy zarabiają pewne pieniądze i mają pewne wymagania, to jest rozwiązanie chujowe. No, ze względu na to, że jest tam bardzo dużo takich obostrzeń, które niestety, ale się na pewno nie sprawdzą przy kredytobiorcy, który gdzieś ma już pewien status życiowy wypracowany. Po pierwsze jest to dofinansowanie do 45 roku życia, chyba że tam wykluczenia są takie, że tworzymy wspólne gospodarstwo domowe na przykład z partnerką, z żoną, tak, i wtedy jedna z tych osób musi spełniać warunki. Plus tego rozwiązania jest taki, że te przepisy ustawy mówią jasno, że banki nie mogą sobie jakoś tam stosować ceny wygórowanej, tak, która będzie wyższa niż te ceny obowiązujące w normalnych kredytach. To jest oczywiście plus i to jest zapewnienie tego bezpieczeństwa, które w tej samej nazwie jest, tak? Jeżeli chodzi o minus, no to dla mnie minus jest tak naprawdę w sumie nie tylko jeden, a tych minusów jest kilka. Jeden z tych takich minusów tego rozwiązania jest taki, że no na pewno podniesie to ceny nieruchomości, tak? Deweloperzy, tak jak na początku powiedziałeś, tylko czekają na wprowadzenie tego rozwiązania ze względu na to, że czekają na to, aby podnieść ceny. To jest pierwszy minus, tak? Jeżeli będziemy mieli tanie kredyty, to inflacja na pewno nie pójdzie w dół, nie ma w ogóle co na to liczyć, chyba że no teraz przed wyborami no jakieś wspaniałe rozwiązanie i jak to pan prezes Glapiński wspaniale nam wszystkim pokaże, że po prostu nasz jastrząb. Tak, nasz jastrząb, on pokaże, że on z góry leci tym swoim wspaniałym wzrokiem, obniży inflację do poziomu nawet, myślę, 2 punktów procentowych, bo żyjemy po prostu w państwie magicznym. Także to oczywiście będzie chwilowy plus, ale myślę, że tylko chwilowy. Drugi duży minus tego rozwiązania jest taki, że ja jestem sceptycznie do tego nastawiony, ponieważ uważam, że pomoc powinna być do każdego, a nie tylko do wybranych grup. Bezpieczny kredyt tyczy się danej konkretnej, bardzo wąskiej grupy społeczeństwa, ponieważ w tym rozwiązaniu nie możesz posiadać żadnego prawa własności do innej nieruchomości, to po pierwsze. Po drugie, to rozwiązanie zakłada, że nie mogłeś posiadać żadnego prawa własności do nieruchomości, czyli to musi być twoje pierwsze mieszkanie. Dobra, nie? Czyli startuję, wylatuję z gniazdka od swoich rodziców, mam prawo ubiegać się o taki kredyt, tak żebyśmy mogli to uporządkować. Warunek jest taki, że nie mam teraz żadnej nieruchomości, którą na przykład odziedziczyłem po babci, po rodzicach, albo jej nie nabyłem i nie mogę też mieć takiej sytuacji, że kiedyś miałem nieruchomość, a teraz tej nieruchomości już nie mam.
nie możesz mieć prawa własności. Jeżeli chodzi o dziedziczenie, to tutaj przepisy mówią, jest tutaj pewna luka, tak? Dopuszczane jest dziedziczenie w wysokości nie więcej niż 50% udziału w danej nieruchomości, tak? Nie można tutaj, nie możemy takich osób skreślać i ten program też nie może skreślać osób, które dostały coś od kogoś, tak? No bo jeżeli coś odziedziczyłeś, to dostałeś coś od kogoś w prezencie. Tylko tutaj, tam są dwie wytyczne w tym przepisie. Po pierwsze, nie możesz posiadać więcej niż 50% udziałów w takiej dziedziczonej nieruchomości. Po drugie, musisz złożyć oświadczenie, że ta nieruchomość nie jest przez ciebie zamieszkiwana. Tak? Wykorzystywana na cele mieszkaniowe. Wykorzystywana na cele mieszkaniowe, ani na inne. Tak samo nie możesz jakieś tam niby korzyści z tego osiągać. No dobra, czyli tak, powiedzmy, że mam 49% udziału w jakiejś nieruchomości, która została mi darowana, którą odziedziczyłem na przykład po babci, więc jakby tu się kwalifikuję. Nie mogę mieć żadnej w pełni nieruchomości, w pełni udziałów, a co w takiej sytuacji, kiedy miałem nieruchomość, bo na przykład, nie wiem, 2 lata temu miałem nieruchomość, sprzedałem, teraz na przykład tej nieruchomości nie mam. Czy kwalifikuję się do tego programu, czy nie kwalifikuję się do tego programu? Nie kwalifikujesz się, chyba że przystąpisz do tego programu na przykład, bo to też nie jest tak, jak mówisz, że wypływasz z gniazdka i kupujesz pierwszą nieruchomość, nie? Do tego programu mogą przystąpić osoby do 45 roku życia, bądź osoby, które tworzą gospodarstwo domowe z osobą do 45 roku życia. I na przykład, jeżeli masz żonę, tak, i twoja żona miała jakąś nieruchomość wcześniej, ale sprzedała ją przed tak naprawdę, nie wiem, wstąpieniem z tobą do wspólnego gospodarstwa domowego, to jeżeli jedna z osób, które w tym gospodarstwie, które tworzą to gospodarstwo, spełnia te warunki, czyli jest osobą do 45 roku życia, tak, plus nie miała żadnej nieruchomości wcześniej, ani nie ma aktualnie, to oczywiście także do tego programu możecie przystąpić. W tym przypadku, jeżeli jedna miała, sprzedała, ale już nie ma, można, tak, jeżeli na przykład masz żonę, która ma prawo własności i tworzy z tą gospodarstwo, no to niestety, ale do tego programu nie przystąpicie. Żonę bądź partnerkę, możesz żyć w związku nieformalnym, tak, tutaj nie ma... Okej, czyli widełki wiekowe są do 45 roku życia. Widełki wiekowe są do 45 roku życia, tak, chyba że tak jak powiedziałem wcześniej, przystępujemy ze swoim partnerem, małżonkiem, tak, i wtedy jedna z osób tworzących gospodarstwo musi spełnić te warunki. Dobrze, i teraz gdybyśmy mogli zrozumieć, co oferuje nam w tym wypadku ten program, ten bezpieczny kredyt. Czemu w ogóle to się nazywa bezpieczny kredyt na 2%? Gdybyśmy tutaj mogli wyjaśnić właśnie te zależności, no bo dla mnie z samej nazwy kredyt bezpieczny na 2% to jest prostolinijnym myśleniem kredyt, w którym mam oprocentowanie stałe 2%. To jest kredyt, jeszcze raz powiem, z dopłatą 2%. Okay. Pamiętajmy, że żaden program rządowy nie był idealny. Żaden. Mieliśmy kiedyś mieszkanie dla młodych, to nie było idealne. Mieliśmy mieszkania plus, to nie było idealne. Trzeba sobie powiedzieć, że to było po prostu do dupy. Trzeba sobie powiedzieć, że to było do dupy, no tak. Nie mam zbyt dużego doświadczenia na antenie, dlatego wolałbym używać cenzuralnych słów, bo mógłbym się mocno odpalić i wtedy powiedzieć, co myślę. Mamy swój klimat, także nie powstrzymuj się. To się cieszę, to jest do dupy i to rozwiązanie też jest do dupy, tak? Okay. I teraz nazwa marketingowa, bezpieczny kredyt, no musi coś być, tak? Mamy wybory za niedługo, czyli no rząd musi być wspaniały, musi coś dać gdzieś tam swoim obywatelom, dlatego sobie wymyślił, że da bezpieczny kredyt. Za chwilę powiem, co to oznacza, jaka jest zasada, tylko powiem, co mnie tutaj jeżeli mogę się tak wyrazić. Bardzo tak? Proszę. Mamy dzisiaj sytuację na rynku kredytowym, jaką mamy. Tak? Rynek tak naprawdę mieszkaniowy dzisiaj, nie mogę powiedzieć, że leży, ale nie jest w zbyt dobrej kondycji. Czuć taką odwilż po zeszłym roku. Stopy wywaliły. Tak jest. Akcje kredytowe się zatrzymały. Było zamrożenie rynku. Teraz od lutego widać delikatną odwilż. I teraz sobie wiesz, odpowiedz sobie sam na pytanie. Kredytobiorcy dostali po dupie niesamowicie, ponieważ raty kredytów przez ostatni rok ludziom, nie wiem, tym, którzy mieli kredyt na 500 tysięcy, wzrosły o jakieś, myślę, no 1000 zł, tak? Tak szybko strzelam z głowy, nie? Żeby tam też nie przestrzelić. No, trochę więcej? Troszkę więcej. Może trochę więcej, przyjmijmy 1500. Okay. I teraz nikt się nie zastanawia, jak tym kredytobiorcom pomóc. Nikt się nie zastanawia nad tym, co zrobić z tymi stopami procentowymi. A wakacje kredytowe? No ale jaka to jest pomoc? To jest podwójne liczenie kosztu odsetkowego w odłożeniu okresu kredytowania. Na finale i tak, i tak się... Na finale i tak, i tak klient za to odda. Tyłek. No ale oczywiście, tak jak zawsze. I innych klientów banku. Mieliśmy wakacje covidowe, rypało się, tak jak powiedziałeś, w tyłek kredytobiorców. Mamy wakacje tak naprawdę dla wspaniała pomoc kredytobiorcom hipotecznym, rypie się w tyłek, tak jak pięknie to ująłeś, kredytobiorców, tak? Tutaj nie ma nic za darmo i trzeba sobie to przyjąć. I moim zdaniem, jeżeli mamy sytuację na rynku, jaką mamy, czyli tak naprawdę bardzo dużo rodzin mocno zubożała przez ten system kredytowy, przez wzrost stóp procentowych, przez tą potężną
inflację, to rząd powinien znaleźć jakiekolwiek rozwiązanie bezpieczne, cytując, żeby pomóc tym, którzy już dzisiaj te produkty finansowe mają, a nie wpuszczają na rynek ludzi, mydlą im oczy i pokazują, że dostaniecie od nas wspaniałe rozwiązanie. I teraz idźmy do tego wspaniałego rozwiązania. To nie jest kredyt, jeszcze raz powtórzę, po raz dziesiąty na 2%, tylko kredyt z dopłaty, tak? Dobrze. To po pierwsze. I właśnie jak możesz tu wyjaśnić ten mechanizm dopłaty, jak to działa? Mechanizm działa na zasadzie takiej, że Bank Gospodarstwa Krajowego publikuje średnie wskaźniki oprocentowania stałego, tak? Prawdopodobnie z ubiegłego kwartału, tak? Wskaźnik średni jest mnożony razy 90%. Przyjmijmy sobie wskaźnik na poziomie, nie wiem, 8%, żeby nam się łatwo liczyło. To jest ostatni notowany wskaźnik oprocentowania, tak? Średniego na rynku. Czyli jeżeli mamy wskaźnik 8% razy 90%, to mamy średni wskaźnik na poziomie 7,2, tak? Od tego wskaźnika 7,2 odejmujemy 2%, czyli wychodzi nam wskaźnik na poziomie 5,2. I od tego wskaźnika, który wyszedł nam z wyliczeń, odejmujemy ten wcześniej wymieniony wskaźnik 5,2, czyli w takim wypadku wychodzi nam, że mamy oprocentowanie na poziomie 2,6, tak? 2,7, dobrze liczył, 2,7, do tego dodajemy marżę banku i to jest łączne oprocentowanie kredytu, jakie będziemy mieli stosowane przez 10 lat, ponieważ to dopłata obowiązuje przez okres 10 lat, tak? Przy tym rozwiązaniu bezpiecznego kredytu mamy raty malejące. Rząd założył sobie, że musimy mieć raty malejące, żeby spłacić jak najwięcej kapitału, żeby nie było takiej sytuacji, że za 10 lat kredytobiorca powie: o kurwa, mam ratę nagle nie 2, a 5 tysięcy, tak? I przez 10 lat spłaciłem 5 tysięcy złotych kredytu. Przez 10 lat spłaciłem 5 tysięcy złotych kredytu. To jest niemożliwe ze względu na to, że ten wskaźnik oprocentowania i tak będzie niski, bo jeżeli przyjmiemy sobie marżę na poziomie średnio 2 punktów procentowych plus ten wskaźnik oprocentowania 2,7, no to łączne oprocentowanie będzie 4,7 punkta procentowego, czyli tak naprawdę wracamy do tego, co było przed pandemią, nie? To jest kolejna rzecz, którą warto podkreślić. Pamiętajmy o tym, że to nie jest tanie rozwiązanie, bo jeżeli przez ostatnie 7 lat mieliśmy ten cholerny wskaźnik WIBOR-u na poziomie średnio 1,7, 1,8 i tam nie było zbyt dużych wahań, tak? I dzisiaj ktoś kurwa mówi, że da ci wskaźnik 2% i on ci pomaga, no to no co on ci daje? On i tak zabrał ci 0,3, bo doliczył do tego, co było, tak? Daje ci wspaniałe rozwiązanie, którym mydli oczy. Czyli to jest kolejna sytuacja, kiedy rząd dopuścił do tego, że mamy wygórowane stopy procentowe, ludzie dostali po dupie, tak? I nagle oni wychodzą teraz z droższym rozwiązaniem, niż stosowane było wcześniej, no bo finał finałów te 2% to jest zastąpienie WIBOR-u, tak? I tak trzeba to nazwać. No ale jeżeli WIBOR był na poziomie 1,7, a dzisiaj dają rozwiązanie na poziomie 2 punktów procentowych, no to jaka to jest pomoc? No to nie jest żadna pomoc, to jest strzał w kolano kredytobiorcom, tak? I teraz ktoś przez 10 lat będzie musiał to spłacać, czyli będzie sobie spłacał na oprocentowaniu stałym przez 10 lat 500 tysięcy, na oprocentowaniu 4,7, tak? Zakładam tak statystycznie, czyli ten kapitał mu dość mocno spadnie, ale jeżeli przyjmiemy sobie okres kredytowania na poziomie 30 lat, no niestety, ale 20 lat spłaty zostanie. I jest jakaś luka w tym rozwiązaniu, które mówi o tym, że kredytobiorcy, którzy będą mieli problem ze spłatą, będą mogli wydłużyć sobie po tych oczywiście 10 latach, bo nasz rząd nie jest głupi, nasz jastrząb też nie jest głupi, on dużo widzi, dużo wie, tak? Wie, że im dłużej się spłaca, tym więcej kasy zostawiasz w banku. No niestety, no ale... Czyli maksymalny okres kredytowania w tym programie, w bezpieczny kredyt jest na 30 lat, czy na 20? 30 lat. Na 30 tutaj lat. Nie ma rozgraniczeń, to jest takie samo kredytowanie, jakie mamy hipotece. Tak naprawdę przy hipotece, bo te oferty się niczym nie różnią, różni się tylko i wyłącznie ten wskaźnik zmienny, którym jest WIBOR, tak? Tylko w przypadku tego rozwiązania bezpiecznego kredytu nie możemy sobie zastosować oprocentowania zmiennego, możemy tylko i wyłącznie oprocentowanie stałe, żeby te regulacje rynkowe nie miały na to wpływu. Ten minimalny okres kredytowania, z tego co dobrze pamiętam, to jest chyba tylko 15 lat, 10 albo 15 lat, nie wiem czy 10 i wtedy się kończy rozwiązanie, czy 15, tak? To jest ten minimalny okres kredytowania. Nadpłata tego rozwiązania może się odbywać dopiero po 3 latach od daty otrzymywania dopłaty, czyli to też ustawowo, bo po 3 latach banki nie mogą pobierać prowizji i tutaj też założyli, że po 3 latach klient sobie może nadpłacać taki bezpieczny kredyt. Klient w trakcie okresu otrzymywania dopłaty nie ma prawa nabyć żadnego innego prawa własności, chyba że drogą dziedziczenia. Jeżeli będzie chciał sobie coś kupić, będzie się chciał rozwinąć, no słuchajcie, jesteśmy przedsiębiorcami, mówmy o tym, że każdy chce mieć więcej, tak? Każdy chce coś zdobyć, prawda, panie Kamilu? Więcej. No ludzie do czegoś dążą po to, żeby coś w życiu mieć, tak? Jeżeli ktoś się skupia na tym, że ja dzisiaj wezmę sobie rozwiązanie, będę miał kredyt na 2%, tak? I super, będę przez 10 lat po prostu sobie w tym moim domku mieszkał, będzie bezpiecznie, no to jest gówno.
prawda, bo nie będzie bezpiecznie, bo to wszystko się i tak będzie nam w głowach zmieniało. No, tym bardziej, że życie jest tylko życiem. Dzisiaj jesteś z partnerką, jutro możesz z nią nie być. Tak jest. Mało tego. Dzisiaj chodzisz po ziemi, jutro może cię skania na autostradzie zdjąć i też sytuacja diametralnie się zmieni. Dobrze, a teraz właśnie idąc dalej, jak wyglądają kwestie maksymalnych wkładów własnych? No bo jakby w interesie banku jest pożyczać jak najwięcej i od jak największej puli kapitału pobierać odsetki. Teraz, czy tu są jakieś ograniczenia, jeżeli chodzi o wkłady własne? Są ograniczenia, jeżeli chodzi o wkłady własne, są ograniczenia, jeżeli chodzi o kwotę kredytu. Mhm. Bo program jasno zakłada już te górne limity kwot kredytów, żeby też nie doprowadzić do tego, że ludzie sobie, wiesz, kupią apartament w Sky Towerze, zapłacą za niego 5 milionów złotych i powiedzą, ale to jest nasze mieszkanko. Mhm. Nie? Nie ma tutaj żadnych wytycznych, jeżeli chodzi o metraż. Tutaj nie ma żadnych ograniczeń o metraż tego mieszkania. Nie ma tutaj żadnych ograniczeń, jeżeli chodzi o cenę z nabycia, tak, cenę z metra, ale są ograniczenia co do kwoty kredytu, mhm. tak? W przypadku singla kwota kredytu to jest maksymalnie 500 tysięcy złotych, w przypadku jakichś tam wspólnych gospodarstw domowych to jest 600 tysięcy złotych. Maksymalny wkład własny, widzę twoją minę, też miałem takie zdziwienie, nie kupisz dzisiaj mieszkania we Wrocławiu 70-metrowego za 500 tysięcy złotych, nie czarujmy się. Nie, już właśnie w głowie miałem to, do jak wąskiego gardła ludzi będzie ten kredyt trafiał. Będzie zawsze trafiał do wąskiego, każda komu pomoc, ma pomóc. Ale skończmy, wiesz, bo zaraz znowu się odpalę niepotrzebnie. Maksymalny wkład własny to jest 200 tysięcy złotych. I teraz to jest paradoks, bo jeżeli mamy ludzi, którzy nie mogli mieć żadnego prawa własności, tak? Nie mogli nic sprzedać, żeby sobie nabyć takie mieszkanie, no to jasnej cholery, przecież wiadomo, że nikt nie uzbiera sobie przy dzisiejszej inflacji, przy dzisiejszych czasach 200 tysięcy złotych, żeby sobie kupić nieruchomość. No. Czyli w dalszym ciągu propagowanie tego, żeby ludzie, którzy nie powinni mieć tego typu instrumentów finansowych, tego typu zobowiązań, jednak pchali się w kredyty. Ludzi w kredyty, okej. Okay. Pchali się w kredyty. I teraz zobacz, 500 tysięcy złotych. No, każdy program rządowy to trafia... Ja ci wytłumaczę na naszym rynku wrocławskim, co my kupujemy za teraz 550 tysięcy złotych na browarach. Nie, 36 metrów kwadratowych. No, czy uważasz, że rodzina może tam mieszkać? No, jednoosobowa? Myślę, że tak. Pod warunkiem, że masz taki styl życia mocno na zewnątrz. To jest mieszkanie dla singla, tak, typowo. Tak? Tak, i teraz, tak. Czy jeżeli ktoś kupuje mieszkanie 33-metrowe, czy on nie myśli o jakiejkolwiek chęci rozwoju? No, mi się wydaje, że myśli. Ja widzę na przykład po sobie. Ja też mieszkałem w mieszkaniu 18-metrowym, ale to była moja gehenna. Mieszkałem, bo musiałem, bo nie było mnie stać na większe. Taka, tak? Kolej rzeczy. No, taka jest kolej wylatujesz rzeczy. Z gniazdka, ciężko jest, zaczynasz stawiać pierwsze kroki, mieszkasz w małym, skromnym mieszkanku, a później kombinujesz, harujesz, jak mieć więcej. Nie haruję. Kiedyś miałem wywiad w przygodach przedsiębiorców z Adrianem Gorzyckim i tam były takie wspaniałe komentarze. Ja nie haruję. Grubas się po prostu dorobił. Finansjera się szerzy, grubas się dorobił. Oj, nie? To chciałbym zdementować. No, ty jesteś chyba najbardziej zapracowaną osobą, jaką widziałem. Dodzwonić się do ciebie to, wiesz, zgodnie z terminarzem trzeba się zapisywać na telefon, jak do papieża. Nie próbowałem do papieża dzwonić, ale właśnie tak dużo osób mówi, to spróbuję, nie? No, tak, spróbuję, tak. Może mi ktoś numer tam jest łatwiej. Do papieża jest łatwiej. Okej. No dobra, czyli tu nam się rysuje obraz tego, że niestety z tego programu skorzysta bardzo mało ludzi, którzy targetują w większe miasta, w większe aglomeracje, no bo zakładam, że w Bytomiu, Sosnowcu, no bo rozumiem, że takie lokalizacje też nie są w jakiś sposób wykluczone, nie ma limitów, jeżeli chodzi o maksymalną cenę za metr kwadratowy, tak jak to było na przykładzie chyba rodzina na swoim i później tam, co to było, mieszkanie dla młodych? Mieszkanie dla młodych, tak, teraz tam ten był właśnie gwarantowany chyba... wkład mieszkaniowy, tak, ten mieszkanie dla rodziny, tych programów dzisiaj są chyba jakieś tam nawet trzy, które równocześnie działają, nie? Dobra, czyli wiemy, że to jest bardzo mała grupa, natomiast mam takie wrażenie, tym bardziej tak jak rozmawiamy z deweloperami pod kątem jakichś różnych zakupów, możliwości inwestycyjnych, no to mam wrażenie i też nie da się tego nie odczuć, że internet bardzo mocno zaznacza to, że te kredyty mają wejść. I teraz gdybyś mógł powiedzieć, kiedy dokładnie ten kredyt, ten instrument ma się pojawić, natomiast do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że to, co z pozoru wydaje się być takim bardzo dużym triggerem do wzrostu w cen nieruchomości, de facto, jak się tak przyjrzymy bliżej, no to nie jest to znowu jakiś taki duży wolumen, jeżeli chodzi o ilość tych udzielanych kredytów, bo nie każdy z tego będzie
będzie mógł skorzystać, bo nie każdy w Targecie po pierwsze ma nieruchomość rzędu 30 metrów we Wrocławiu, będąc rodziną. Po drugie, nie każdy spełnia te warunki, jeżeli chodzi o to, czy miałeś wcześniej kredyt, albo czy masz jakąś własność, jakieś inne mieszkanie. Tutaj wiesz co, zacznijmy od tego początku, co mówisz, że internet gdzieś tam mocno teraz huczy odnośnie tego rozwiązania, huczy, ponieważ no, na rynku wreszcie coś się pojawia nowego. Tak? Patrząc na branżę nieruchomości, patrząc na branżę finansową, przez ostatni rok jest naprawdę duża posucha, ponieważ mimo, że nawet klienci chcą sobie coś kupić, no to nie mogą, bo ich na to nie stać, nie mają zdolności kredytowej. KNF powprowadzał te bufory marżowe, które też były duże, bo początkowy ten bufor wynosił 5 punktów procentowych. Tak? A teraz jak jest? 2,5. 2,5, tak? Czyli jest obniżony. Jest obniżony i myślę, że za niego go zniosą całkowicie. Tak? Myślę, że go zniosą całkowicie, czyli to też jest gdzieś tam duży plus dla tych kredytobiorców. Ale kończąc, internet huczy, bo internet chce pozyskać nowych klientów. Tak? I teraz w momencie, kiedy nic się nie dzieje, no to my nie jesteśmy w stanie jakkolwiek zareagować. Jeżeli widzisz oferty w internecie, widzisz, że się coś dzieje, widzisz te slogany, bezpieczny kredyt, bezpieczny kredyt, bezpieczny kredyt, to ludzie zaczynają myśleć, okej, zaraz sobie kupię mieszkanie, zaraz będzie mnie stać na to mieszkanie i będę musiał opłacić za wynajem. I tym sposobem powstaje dość duży ruch na rynku finansowym, tak samo na rynku nieruchomości. To jest wiadomo, jeżeli wiesz, przyjdzie do mnie klient no, i mi powie, panie Szymonie, ja chcę taki kredyt, tak? Ale on już u mnie fizycznie będzie. Ja mu wytłumaczę, że on tego kredytu nie może dostać, no to człowiek w głowie będzie miał już wiesz, nakładzione, że on już w tym mieszkaniu fizycznie mieszka, mimo że go jeszcze nie kupił, a rola każdego sprzedawcy jest taka, żeby mu pomóc spełniać marzenia, tak? Tak pięknie to nazwijmy. No to ja wtedy zrobię wszystko, żeby on, mimo że nie skorzysta z dopłaty, ale i tak wziął u mnie takie finansowanie. Dlatego internet huczy. Od dawien dawna dużo ludzi mnie pyta, bo ja nie jestem osobą mocno medialną, jak wiesz, praktycznie w ogóle, bo gdzieś tam stronię od takich rzeczy. I na przykład ja tego nie promuję ze względu na to, że staram się nie promować rzeczy, które gdzieś tam dla mnie nie do końca są dobre. A to rozwiązanie może pomoże, ale tak jak powiedziałeś, bardzo wąskiej grupie ludzi. Albo ktoś zwyczajnie w świecie wpasuje się w timing. Czyli, albo ktoś się wpasuje wiesz, w timing. Wiesz, masz 20 lat, nigdy nie miałeś nieruchomości i jesteś na etapie kupna. Bez dwóch zdań. To jest rozwiązanie dla młodych ludzi. Tak? Bo jeżeli zaczynamy sobie tą drogę, plus tego rozwiązanie jest taki, że nawet jeżeli ja będę z tego dofinansowania korzystał przez 2 lata, to później jeżeli sobie kupię inne mieszkanie, to ja nie będę musiał oddawać tego, co dostałem. Tak? Po prostu to rozwiązanie mi wygaśnie. I to jest ogromny plus tego dofinansowania. Okej, czyli teraz biorę sobie ten kredyt, mieszkam, spłacam to zobowiązanie przez 2 lata, nagle decyduję się na to, żeby przeprowadzić się do innego mieszkania, sprzedaję to mieszkanie. Tracisz prawo do tej dopłaty, czyli już nie jesteś bezpieczny. Już tak? Nie jestem bezpieczny. Nie jesteś tak? Bezpieczny. Na 2%. Ale nie musisz nic oddawać. I nie muszę czyli nic ten oddawać. Twój start, który dostałeś, wiesz, no można powiedzieć, że ten rząd ci zapewnił ten start, to wejście w życie. I jeszcze raz powiem, zapewnił dzisiaj po tym, co zrobili ze stopami procentowymi, tak? No bo święta zasada ekonomii mówi jasno, rośnie inflacja, rosną stopy procentowe, żeby zabić inflację, tak? No ale no niestety, jak rośnie inflacja i nasz jastrząb lata nad tą inflacją, no to każdy z nas wie, że ona jest pompowana sztucznie. To wszystko jest robione ja sztucznie. Ja już słyszałem. Stopy procentowe nie spadają i mimo wszystko zobacz sobie na statystyki, że stopy rosły, inflacja rosła. Inflacja rosła, stopy rosły. Tutaj nie ma w ogóle słowa spadek. Żadnego, tak? Dlatego to jest i tak oszustwo, nie? No bo było taniej. Naprawdę było taniej. Kredyty były duże. Dużo tańsze i dużo bardziej dostępne. Tu a propos pana Glapińskiego, to już słyszałem takie teorie, że to meteoryt uderzył w ziemię i ciśnie tą inflację w dół, więc jeszcze tylko mamy etap płaskowyżu przed sobą i już będzie wracamy do normalności. Ostatnio proste. Słuchaj, cytuję słowa pana Glapińskiego. Pan Glapiński powiedział ostatnio do młodych, że przecież, ale on też kiedyś żył w biedzie. On wie, co to jest bieda. Tak. To, że on dzisiaj pracuje w Narodowym Banku Polskim, to nie znaczy, że on kiedyś z rodziną nie jadł grochówki. On żył w biedzie. Dlatego wiesz, no on myślę, że robi świadomie to wszystko, no bo skoro mówią, że jest, wiesz, no jastrzębiem, no to jastrząb zawsze lata nad nami i wszystko widzi z góry, nie? Czy on widzi, że dzieje się wspaniale, dlatego po prostu, no, stosują takie rozwiązanie, nie inne, zawiera żyło traktaty. Nam się lepiej, nie? Tak, dokładnie. Mogą gdzieś tam nie wyrobić się na lipiec, ale na pewno będzie to, wiesz, sierpień, czyli przełom lipiec, sierpień, na pewno to będą wakacje. Dobrze, a czy teraz już mamy wiedzę, jakie banki będą udzielać takich kredytów? Jak to w ogóle wygląda? Czy mamy jakieś wąskie grono tych banków, czy na przykład banki spółdzielcze też będą udzielały takich finansowań?